Zobaczmy, czy będziemy umieli obliczyć pochodną takiego iloczynu e do x razy cosinus x. Jak zwykle zachęcam cię wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim zobaczysz resztę filmu. No dobrze, no umiemy obliczyć pochodną e do x. Na wszelki wypadek tutaj napiszę może. Ile to jest pochodna z e do x? No pochodna z e do x, no to wiemy, że to jest po prostu e do x, to jest taka magiczna funkcja, że jej pochodna jest równa jej samej, samej tej funkcji. Dobrze, umiemy też obliczyć pochodną kosinusa, więc też napiszmy sobie, ile to jest pochodna kosinusa x. Pochodna kosinusa to, jak wiemy, jest minus sinus x. No dobrze, a czemu jest równa pochodna iloczynu tych dwóch funkcji? No tutaj trzeba zastosować wzór na pochodną iloczynu, który był w poprzednim filmie wyprowadzony. I teraz tutaj go sobie przypomnę, żebyśmy. Go mogli zastosować. W ogólności ten wzór wygląda tak, że pochodna jakiegoś iloczynu dowolnych funkcji, powiedzmy jakieś funkcji u od x razy jakaś funkcja v od x. Pochodna iloczynu dwóch dowolnych funkcji, to w ogólności jest coś takiego. Najpierw bierzemy pochodną tej pierwszej funkcji, czyli u' od x, tak napiszę w tej krótszej notacji, razy ta druga funkcja, ale bez różniczkowania, razy po prostu v od x. Do tego dodać. I teraz trzeba wziąć tę funkcję U i pomnożyć przez pochodną tej funkcji V. Czyli widzimy, że ten wzór jest taki łatwy do zapamiętania, że tutaj występują dwa składniki. W jednym przypadku, w jednym składniku to jest iloczyn pochodnej pierwszej funkcji razy druga, nieróżniczkowana, a w drugim składniku to jest ta pierwsza funkcja razy pochodna tej drugiej. Czyli w obu przypadkach mamy iloczyn pochodnej i funkcji. Raz różniczkujemy jedną funkcję, raz drugą. No dobrze. No to teraz możemy ten wzór zastosować. Ja tutaj nieprzypadkowo dobrałem te kolory, żeby jako funkcję u od x wybrać e do, e do x. Tak, tutaj. No i przy okazji wiemy, ile jest u' od x, bo to też jest e do x, tutaj obliczyłem to na górze, czyli u' od x to też będzie e do x, bo to jest taka magiczna funkcja, że jak się zróżniczkuje, to, się, to dostaje się znowu z powrotem to samo. No a v od x to będzie cosinus x. Czyli v' zgodnie z tym, co tutaj było obliczone już wcześniej, to jest po prostu minus sinus x. No i teraz możemy tutaj wstawić. Zamiast u' od x, wstawiam e do x. Zamiast v' od x, wstawiam cosinus x. Razy cosinus x. Dodać. u' od x to znowu jest e do x. Tutaj E do X jest za pochodną funkcji u, a tutaj e do x jest za funkcją U, no bo po prostu pochodna E do X to, to jest to samo, co E do X. No i teraz V prime od X to jest minus sinus X, czyli razy minus sinus X. No to mogę ten wzór troszkę uprościć, no to zrobię, to tu mam jeszcze dużo miejsca. Napiszę, że to jest e do x razy cosinus x dodać właśnie nie dodać, bo tutaj mogę ten minus wyciągnąć, czyli napisać odjąć e do x razy sinus x, no i mogę tu jeszcze trochę uprościć, może żeby to ładniej wyglądało, jak ktoś chce to można tutaj e do x wyciągnąć przed nawias, czyli e do x wyciągnąć przed nawias, a w nawiasie zostanie nam wtedy zostanie nam wtedy cosinus x odjąć sinus x. Czyli tyle jest równa pochodna tego iloczynu. No, mam nadzieję, że dzięki temu przykładowi lepiej ci się utrwali, jak stosuje się ten wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji. No, jak znamy wzór na pochodną iloczynu funkcji, no to to nam pozwala obliczać pochodne, bardzo wielu, bardzo wielu różnych funkcji, takich, które są iloczynami funkcji, których pochodne umiemy obliczać.